koniec meczu jest? No i zobaczymy, jak się zobaczył mecz. No. I 0-0 było. A, czyli zostało 0-0, tak? No. I, a jakie recenzje zbiera? Jak recenzje zbiera? No co, że dobrze, źle, co piszą oni? Krótko. Nagrody za mecz. 2-300 funtów za pierwszy skład. 0 za bramki. Ty, no fajnie. Zarabiam. 15-600, dobrze. Wartość rynkowa. 4 miliona. Dobra. Świetnie. Dalej. I co teraz? Będzie kolejny mecz, tak? Albo trening. Nie no, jesteście na zawodach, na turnieju, to myślę, że mecz. Jak trening? A, no. Może być jakiś rozruch, regeneracja, tak? Przecież jesteście w trakcie turnieju, nie? Też mi się wydaje, że teraz będą pokazywać te... I to Seattle jesteście, także... O, dzień z Realem. Z Realem, fiu, fiu, fiu. Ciekawe, czy w pierwszym składzie wyjdzie nasz kanter. Czekaj, ustawienie, jak to zobaczyć. Uwaga. To jest na legendarnym, ja chyba trochę obniżę, na A, bo ty dałeś na legendarny? Nie, to było tak ustawione od początku. Aha. Klasa czyli... światowa. Klasa światowa? No dobra, bo może wtedy będzie łatwiej jakąś bramkę strzelić, tak? Legendarny. Legendarny to chyba trochę za wysokie progi, tym bardziej, że tak naprawdę dopiero Gutek startuje w tej przygodzie. Jednak tu troszkę inaczej się to odbywa jak 16, tak Guciu? Mhm. Inaczej trzeba inny timing. Powiem ci, że teraz no, jesteśmy na rezerwie. No bo no, nie popisaliśmy się w zeszłym meczu, także no tak naprawdę... Dobrze było, 6-7. 6-7? To dobrze? No nie wiem, w każdym bądź razie kochani, za momencik jak będziemy wchodzić, jak będzie nasz Hunter wchodził, słuchajcie, z boiska w meczu z Realem, oczywiście dogramy tą króciutką wstawkę, czekamy na pierwszą bramkę naszego Huntera. Natomiast zagrał naprawdę dobre zawody w opinii naszej FIFA z pierwszy mecz z PSG, drugi mecz zagrał, słuchajcie, z... przeciwko Borussii, a teraz jest mecz z Realem. Natomiast zaraz... Uff... Ronaldo chyba tam poprawiał, co? Tak mi jego buzia jakby migła. No, słuchajcie, rywal dobry. Zaraz się do was odezwę. Słuchajcie, no to wchodzi nasz Hunterek. Wchodzi nasz Hunterek, słuchajcie. Przełam impas. A nie możesz strzelać? To znaczy mogę, ale pisało, żebym zaliczył 2 asysty. Aha, czyli w tym momencie, żeby zadanie wykonać, to 3 asysty. No szkoda, bo my czekamy cały czas na pierwszą bramkę naszego Huntera. Patrz! Od razu! Ale to z nasza asysta, czy kto to strzelał? Nie, nie nasza asysta, ale wygrywamy. Myślałem, że ty coś... A to ten twój koleżka z treningu z kucykiem. Słuchajcie, z tym co strzelił teraz gola, to Gutek trenował w pierwszym treningu. Znaczy Gutek, przepraszam, nasz Hunter. Mamy 1-0, słuchajcie, z Realem. No, ruszył Hunter jak wściekły pies do przodu, uwaga, ale nic z tego na razie nie wyszło. W każdym bądź razie, no zobaczmy ten mecz z Realem, czy tu się uda coś ukłuć. Dobre. Jest 55 minuta. Ja przypominam, słuchajcie, że cały czas jesteśmy w trakcie naszego przygody z Hunterem, czyli bawimy się z FIFA 17. Gwiazdor zrobił niespodziankę, dostarcza nam... Gwiazdor nam dostarcza, słuchajcie, FIFA 17 i w tym momencie jakby od razu jesteśmy z wami na kanale. Także nasi przyjaciele, słuchajcie, sympatycy naszych wybuchów z FIFA, witajcie. Przed wami oczywiście będą również ultimate, będą również drafty, ale to wszystko potem najpierw Gutek postanowił, słuchajcie, zrobić karierę piłkarską Hunterem i świetnie, że to zrobił, świetnie, że postanowił, dlatego że ja jestem w bardzo pozytywnym szoku. Wkręciłem się w tą przygodę, nawet po części taką fabularną, słuchajcie, dlatego że są tutaj sceny z jego życia, prywatność, treningi, rozmowy z trenerami, z rodzicami, jest dziadek, jest tato. Na początku był turniej U11, no wszystko jak w prawdziwym, w realnym życiu. Niesamowicie wkręcająca opowieść. Uwaga, bo jest piękna piłka. Mahanter, co prawda, jest tam sam. Ale już ktoś tu dobiega, ktoś pomaga. Oj, trzeba było przy stylu przegrać. Chciałem, ale ja bym nie wziął tak. No, ale ja wiem, ale... Ja też wiem. No dobra, sorry. Widzicie, kochani, to jest tragedia, że ja jakoś tam trochę wtrącam się, bo mamy jakby inne pomysły na piłkarskie pomysły. Ja nie mam
A poza tym Gutek trzyma pada, a wiecie jak to z padem jest. Pata, a piłka realna jest troszeczkę inna. Ach. Tutaj czasami wiesz, podaje tak, a podaje tak. No ja rozumiem, dlatego właśnie to nie jest prawdziwe życie, gdzie chociaż w prawdziwym życiu też czasami pewną piłkę gdzieś tam minimalnie, nie wiem, nie dopasujemy siły. Z ilem jesteś na boisku teraz? To Ozil dał teraz piłę? W każdym bądź razie, no mówię, wszelkie właśnie zabawy z FIFA, mi się fajnie to ogląda, fajnie komentuje. Powiem wam, mam swój pomysł na rozegranie piły, ale to ja z boku, natomiast trzymając pada w ręku, sam nie byłbym w stanie tego na pewno zrobić, także muszę na to brać poprawkę i Gutek też ma pewnie na to luz, także... Wszedł? Nie, on był od początku. Od początku jest? No to czekamy, jakbyś się przełamał przeciwko Realowi i tutaj coś zapchał, to by była wielka sprawa. O nie, Galo, będzie chyba czerwień. Tak. No to nie będzie łatwy mecz, słuchajcie, dla Huntera. Kolejny trudny meczyk. Koleżka schodzi z murawy, czyli w tym momencie no osłabiamy się mocno. 75. minuta się zbliża. To Ronaldo? Strzelał czy Bale? Kto to uderzał? W każdym bądź razie, kochani moi widzowie, no... patrzmy, patrzmy. To co, Colin czyta się Cocoline, tak? Nie no, wiem, o, was. Ale to jest Francuz, więc... No Cockline coś tak mówi, Cockline to pani po angielsku, no nie wiem. Patrzcie, piłeczka jest, ale nasz kanterek jeszcze nie jest demonem szybkości. Pięknie! Ścinaj do bramy! Karny był! Ajajaj, do bramy trzeba było ścinać, albo by cię spało, bo ty odchodziłeś od bramy w bok. Spychał mnie. A on cię spychał, rozumiem. Ale też chciałem, żebyś prawie nogi uderzył. No, ale mimo wszystko idzie się w środek bramki, dlatego że w tym momencie jesteś tak dużym zagrożeniem, że obrońca... Chyba, że nas jedną gwiazdę są ale wtedy obrońca w panice czasami popełni błąd i cię wytnie, no. Natomiast jak schodzisz od bramki, to obrońca osiąga sukces, bo cię po prostu wypycha ze światła bramki, nie? A bramkarz skraca kąt przy krótki i jakby... Ani. Dobry pomysł. Jakby... Jest to słabe po prostu wtedy. Zawsze idziemy w środek bramki, czy to w żywej piłce, czy w FIFA, słuchajcie. Ścinamy to po prostu do środka z boków i do bramki do boku. Chyba że idziemy we dwóch i ściągamy na siebie napastnika, przepraszam, obrońcę i nagrywamy piłkę tak zwanym francuskim podaniem do tyłu na 16 metr, czy tam na 11. Mocniej. Mimo wszystko jak na 10 to dobrze sobie radzicie, natomiast no... Mimo wszystko myślałem, że nasz kanterek więcej z tamtej akcji wyciśnie, jak szłeś sam na sam. Ale wygrywamy, za to szacunek się należy duży. Dobra, ten strzelił, ten strzelił. Dobrze, że nie jest tak, że jak strzelił gola, to no natomiast w 10 z Realem 1-0. Mam jeszcze jedną piłę, zatrzymałeś. Nie, no nie, jak ślimak Gacuś. Tak, ślimak Gacuś z Paźwowa. Brawo. Ładna przebiwka. Świetnie. I brawo. Aj. Trzeba popatrzeć na to z Oberalem. Ale tak na szczęście, wiesz co jest najlepsze? No. Czy ten turniej nie jest ważny? No, zaraz będziemy w lidze walczyć, tak? Rozumiem, że normalnie wrócimy zaraz do Anglii i będziemy w Premier League grać. Słuchajcie, no nieprawdopodobna przygoda z tą FIFA, naprawdę. To, powiem wam szczerze, jest bardzo, bardzo wkręcające. Nie! O, Ronaldo, to ci się pamięta, będzie śniło, wygrywamy 1-0. Natomiast cały czas bez bramki nasz Hunter. No powiem wam szczerze, że czekam na przełamanie Huntera. Czy jeszcze jakieś zawody będą tu w tym turnieju? Zobacz. Co?
Bo no, jesteśmy napastnikiem, natomiast napastnik jest rozliczany z bramek, kochani. No, tak naprawdę jednymi z najbardziej zarabiających piłkarzami najlepiej na świecie są jednak ofensywni zawodnicy, zarabiają więcej. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande. A James Rodriguez opowiada teraz, tak? Do you think the injury had a big impact? Czy myślisz, że kontuzja miała duży wpływ na przebieg? Było mucho, pero Alejandro dostał swoją szansę i zagrał dobry mecz. Czyli czy ty dobry mecz zagrasz, czy źle? Jak wygrasz, to widzę FIFA gada, że Hunter zagrał dobry mecz. Kochani, mam wrażenie, że oglądałem inny mecz jakby. Bo przynajmniej Rodriguezowi się spodobaliśmy, także robi wrażenie, nie? James nas pochwalił, słuchajcie.